Ja też Was witam na tym naszym spotkaniu wspólnoty na Wyżynach. Czyżby czas na zmianę, powrót, wielkie powroty? Rozpocznę od pewnego spostrzeżenia, że czasami problem musi być rozwiązany na 100%, żeby był rozwiązany. Problem, można powiedzieć, zero-jedynkowy. Nie można go rozwiązać trochę. Na przykład dętka rowerowa. Szczelność dętki rowerowej. Ktoś powie, to jest bardzo dobra dętka. Ma 99% szczelności. Tylko jedna mała dziurka. To znaczy, że na takim rowerze nie pojedziemy. Trzeba 100% szczelności. A więc to jest taki problem, że wszystko jest w porządku za wyjątkiem jednej rzeczy. Innym przykładem, może jeszcze bardziej przemawiającym, jest drabina. Ma wszystkie dobre szczeble, tylko jeden jest nadwątlony. Czy może spełnić rolę drabiny? Zacząłem pytać ludzi wokół, czy doświadczają tego problemu, poddają Bogu swoje życie. Jest tylko jeden mały problem nierozwiązany. Myślałem też o różnych postaciach w Biblii, jak to jest z tym stuprocentowym rozwiązaniem problemów. Na przykład pierwsi uczniowie, którzy poszli za Jezusem, czytamy o nich, że zostawili wszystko i poszli za Nim. Ale potem okazało się, że nie wszyscy zostawili wszystko. Jeden z nich, Judasz, czegoś nie zostawił swojego stosunku do pieniędzy. Ten mały na początku problem przybrał z czasem rozmiarów wielkiej śnieżnej kuli, która go w końcu przygniotła. Sprzedał przyjaźń z Jezusem za 30 srebrników, a razem z nią swoją wieczność. Jak to jest z tymi 100% rozwiązywania problemu? Dzisiaj naszym głównym fragmentem z Biblii, jak już Tomek to zapowiedział, będzie jedno zdanie z modlitwy Ojcze Nasz, Ewangelia Mateusza 6. Zobaczmy. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Słowa bardziej znane jako przyjdź Królestwo Twoje. Cząstka powszechnie znanej modlitwy Ojcze Nasz. Czy tutaj istnieje jakiś problem do rozwiązania w 100%? Czy jest jakaś, w cudzysłowie, tutaj dętka rowerowa czy drabina? O co w ogóle chodzi w tym zdaniu modlitwy? Poprosiłem Tomka Koniora, by nam to przybliżył i dostarczył paru ilustracji, które pomogą nam to lepiej uchwycić i zapamiętać. Posłuchajmy, co nam powie. Zapraszam Tomka. Witajcie. Dzisiaj patrzymy na kolejny fragment modlitwy Ojcze Nasz z Ewangelii Mateusza 6. Niech przyjdzie Królestwo Twoje. Królestwo. Wyobraźmy sobie pewne terytorium, królestwo, ale bez króla. Od razu w naszej głowie pojawiają się obrazy jak z filmów. Anarchia, konflikty, zepsucie na całym obszarze, zniszczone budynki, nieprzejezdne drogi, brak prądu, wody, puste półki w sklepach, narastający bunt, sprzeciw, niezadowolenie. Bez króla niemożliwe jest zaprowadzenie pokoju, odbudowa kraju. Mieszkańcy czasem próbują coś zbudować, ale ich wysiłki są nieskuteczne. Budują jedną rzecz, później jej niszczą. Dodatkowo ciągłe konflikty i protesty między różnymi grupami uniemożliwiają jakiekolwiek zmiany.
Królestwo bez króla to chaos i rozczarowanie. Na taki problem odpowiadają właśnie słowa modlitwy Ojcze nasz. Przyjdź królestwo Twoje. Tym problemem jest nieustające rozczarowanie. Podam osobisty przykład, jak czuje się człowiek rozczarowany. W lutym 2018 roku, w samym środku zimy, wraz z grupą przyjaciół wybraliśmy się do Bośni. Kierownikiem naszej wyprawy był Andrzej, którego większość z Was zna. A naszym celem szczyt Wolujak, jeden z najwyższych szczytów w górach dynarskich, leżący na granicy Bośni i Czarnogóry. Wysokość 2314 metrów. Surowe zimowe warunki, prawdziwe wyzwanie dla każdego miłośnika gór. Po niemal dobie jazdy samochodem dotarliśmy na miejsce. Warunki nas zaskoczyły. Z relacji lokalnego przewodnika wynikało, że tydzień wcześniej nie było tam praktycznie śniegu, a teraz wszystko było zasypane po pas. Jednak nie zniechęciło nas to. Ubraliśmy rakiety śnieżne i wyruszyliśmy na szlak. W ciągu 12 godzin pokonaliśmy trasę, którą normalnie przechodzi się w 3 godziny. Walcząc z miękkim, sypkim śniegiem, który przy każdym kroku pochłaniał nasze siły. Byliśmy jednak zdeterminowani, by zdobyć szczyt. W połowie drogi przenocowaliśmy w znalezionym pod śniegiem szałasie. Poprosiłbym następne zdjęcie. To była niewielka drewniana chatka, której dach ledwo wystawał ponad powierzchnię śniegu. Noc była mroźna, ale ciągle mieliśmy nadzieję na to, że uda się zdobyć szczyt. Następnego dnia wyruszyliśmy dalej. Poprosiłbym następne zdjęcie. Okazało się, że nasz szlak prowadził przez sam środek zasypanej śniegiem doliny, otoczonej z obu stron bardzo stromymi, nagimi skalnymi ścianami przysypanymi śniegiem. Ryzyko zejścia lawiny było ogromne. Zwłaszcza, że w nocy wielokrotnie słyszeliśmy lawiny schodzące z okolicznych szczytów. Po długiej dyskusji musieliśmy podjąć trudną decyzję o wycofaniu się. Weszliśmy tylko na najbliższy szczyt, poprosiłbym następne zdjęcie, niewiele wyższy od naszych rodzimych pagórków, i zaczęliśmy wracać. Zmarnowana energia, nieosiągnięcie zaplanowanego celu, rozczarowanie, gorycz, porażki. No mimo, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Górska wyprawa to tylko jeden z wielu przykładów, ale przecież każdy z nas doświadcza rozczarowania w różnych dziedzinach swojego życia. Ile razy obiecywaliśmy sobie zmienić coś na lepsze? Tylko po to, by po krótkim czasie wrócić do starych nawyków. Pewnie kojarzycie te zdania, które często sobie powtarzamy. To już naprawdę ostatnie ciasteczko. Nigdy więcej nie przeklnę. Od jutra będę milszy dla swojej żony. Ograniczę czas spędzony przed telefonem. Będę mniej grał na komputerze. Lista jest długa i różnorodna. Rozczarowanie pojawia się, gdy nasze dobre intencje zderzają się z rzeczywistością. Czujemy frustrację, że mimo starań nie udaje nam się osiągnąć zamierzonych celów. To uczucie bezsilności wobec własnych słabości jest nam wszystkim, myślę, tak dobrze znane, że moglibyśmy napisać całą książkę pełną takich przykładów. Dlaczego mimo szczerych chęci i wysiłków nie potrafimy wytrwać w postanowieniach? Podobnie jak na naszej górskiej wyprawie, byliśmy dobrze przygotowani, zmotywowani, pełni entuzjazmu i wytrwałości. Po ludzku wydaje się, że w takiej sytuacji
nic nie może człowieka powstrzymać. Ale jednak to nie wystarczyło, a szczyt nie został przez nas zdobyty. Nawet nasze największe wysiłki, danie z siebie 100%, mogą skończyć się rozczarowaniem. Czy istnieje więc recepta, lek na rozczarowanie? Tak, jest zawarta w słowach modlitwy Ojcze Nasz, które dzisiaj poznajemy. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Przyjdź Królestwo Twoje. Powracając do obrazu króla. Król powraca i zaprowadza porządek w kraju. Zakończenie konfliktów, pokój, zjednoczenie królestwa, odbudowa, wzrost, a z czasem powstanie czegoś tak wspaniałego, że będzie wręcz świecić przykładem dla innych. Stanie się wzorem. Innymi słowy, całkowita przemiana. Co się za tym obrazem kryje? Panowanie Chrystusa w każdej dziedzinie naszego życia. To jest lek na rozczarowanie. Ale tu pojawia się problem, o którym mówi kolejny fragment, który przeczytamy z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Król przyszedł do swojej własności i dał wybór. To wszystko jest możliwe, jednak warunkiem jest uznanie jego panowania, oddanie mu tronu. Skorzystali z tego tylko niektórzy i doświadczyli czegoś niezwykłego. Teraz trochę bardziej współczesna ilustracja. Wyobraźmy sobie człowieka w wieku około 35 lat. Gdy był dzieckiem, marzył o dorosłości, o niezależności, która przyniesie mu szczęście. Po szkole dostał się na wymarzone studia, tam poznał dziewczynę, z którą założył rodzinę. Mieli dzieci, wspaniałe kariery, niby wszystko dokładnie tak, jak sobie wymarzył w dzieciństwie. Ale teraz, gdy był dorosły i niezależny, coś jednak poszło nie tak. Na stole leżały papiery rozwodowe, dzieci unikały kontaktu, a do tego wszystkiego poprzedniego wieczoru, kiedy jechał pijany samochodem, potrącił człowieka. Strach przytłaczał go niczym duszący koc. Myśl o zakończeniu wszystkiego stała się stałym szeptem w jego głowie. Tylko jedna rzecz go powstrzymywała. Musiał dowiedzieć się, czy człowiek, którego potrącił, żyje. Zaczął przeszukiwać szpitale, aż udało mu się go odnaleźć. Przez kilka dni krążył po korytarzu, obserwując mężczyznę przez otwarte drzwi sali. Wreszcie podeszła do niego pielęgniarka i powiedziała: pacjent zauważył, że pan tu przychodzi i pyta, czy chciałby pan wejść. Serce waliło jak młot. Ale co miał do stracenia? Po wejściu usłyszał: to ty mnie potrąciłeś, prawda? Łzy napłynęły do oczu. Przepraszam, byłem pijany, spanikowałem. Leżący mężczyzna wskazał mu krzesło, długo rozmawiali. Następnego ranka nasz bohater wylał wszystkie butelki alkoholu do zlewu, skontaktował się z żoną, która zaskoczona zgodziła się na spotkanie. Zaczął naprawiać relacje z dziećmi, próbując odzyskać ich zaufanie. Kilka tygodni później wrócił do szpitala, by podziękować mężczyźnie, który opowiedział mu o czymś niezwykłym. Co takiego usłyszał od mężczyzny w szpitalu, że jego życie całkowicie się zmieniło? Co okazało się dla niego receptą, lekiem na rozczarowanie? Usłyszał właśnie te słowa, na które my dzisiaj patrzymy. Popatrzmy jeszcze raz na fragmenty z Ewangelii Mateusza i Ewangelii Jana. Przyjdź królestwo Twoje, przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, dał moc,
aby się stali dziećmi Bożymi. Opowiedziałem wymyśloną historię. Ale czy tak do końca wymyśloną? Przecież w to miejsce można by wstawić historię każdego z nas, trochę zmodyfikowaną, z podobnym zakończeniem, jak w tej zbitce fragmentów. Teraz już wiemy, że terytorium, o którym jest mowa, to nasze serce. W pierwszym fragmencie widzimy, że nasze serce jest jak królestwo. Jest król, czyli Jezus, który jest gotowy zasiąść na tronie. Człowiekowi jednak wydaje się, że gdy osiągnie niezależność, będzie szczęśliwy i doświadczy pełni życia. Brzmi kusząco, ale komu to się udało? Tak naprawdę nikomu. Dlaczego tak jest? Odpowiedź znajduje się w drugim fragmencie. Ponieważ zostaliśmy stworzeni przez Boga jako Jego własność, aby być w zależności od Niego, jak dziecko od Ojca. Na czym jednak polega nasz problem? W czym leży trudność, by poddać się z zaufaniem pod panowanie, przewodnictwo Chrystusa? Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału. Są to słowa Jezusa. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Problem polega na tym, że człowiek chce zachować swoje życie, rozgrywając je po swojemu. Wydaje mu się, że gdy będzie niezależny, osiągnie pełnię życia. To jednak jest nieprawda. Szczęście jest w tym, że poddamy nasze życie Chrystusowi. Człowiek póki co w to nie wierzy. Jest jednak obietnica Chrystusa. Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Pokazuje, co czeka na każdej z dróg. Na jednej z nich tracimy i pozostaje rozczarowanie, a królestwo, czyli nasze życie, niszczy je dalej. A na drugiej drodze czeka przemiana, satysfakcja i pełnia życia. Patrząc na ten fragment, możemy dostrzec, jaki będzie skutek tego, że uznamy Boga i powiemy: Boże, oddaję Ci tron mojego życia, rozciągnij swoje panowanie na każdą jego dziedzinę. Wtedy doświadczymy pełni. Przyjdź królestwo Twoje oznacza: Boże, oddaję Ci tron mojego życia. To właśnie usłyszał nasz bohater w szpitalu i od tego momentu doświadczył w swoim życiu zmiany. Rozpoczęła się odbudowa królestwa. To tak, jakby otrzymał lek na rozczarowanie. Podobnie my. Panowanie Boga w naszym życiu, w każdej jego dziedzinie, będzie odpowiedzią na nasze rozczarowania. Kiedy zaczynamy polegać na Jego mądrości i prowadzeniu, zamiast na własnych, ograniczonych wysiłkach i możliwościach, odkrywamy, że wiele rzeczy staje się prostszych. Zamiast walczyć z przeciwnościami samotnie, mamy obok siebie kogoś, kto nas wspiera i prowadzi, czy wręcz walczy za nas. Wracając do naszej górskiej wyprawy, ostatecznie oczywiście nie byliśmy rozczarowani. Szlak i zdobywanie górskich szczytów to było tylko tło dla spraw o wiele ważniejszych. Prosiłbym o ostatnie zdjęcie. Dziękuję Tomku za przybliżenie nam znaczenia tych słów z modlitwy Ojcze Nasz. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że Tomek stanął w tej roli tutaj po raz pierwszy w swoim życiu. Także jeszcze raz zachęćmy go. Oczywiście brawa są dla Boga, tak? Za to, jak nas
w naszej wspólnocie prowadzi. Przyjdź królestwo Twoje, czyli zaprowadź swoje panowanie w każdej dziedzinie mojego życia. Czy tutaj jest mowa o jakichś procentach? Może uda nam się ten fragment wrzucić na ekran właśnie z modlitwy Ojcze Nasz. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Chwilę na niego popatrzymy. Super. Czy tutaj jest mowa o jakichś 100%? Rzeczywiście właśnie ta myśl, zaprowadź swoje panowanie w każdej dziedzinie mojego życia. W każdej. Bo może być tak, że wszystko poddajemy pod panowanie Chrystusa, ale zostawiamy sobie jedną, nie radzimy sobie z oddaniem jednej, może wydawałoby się małej sprawy, której no, nie poddajemy pod panowanie Chrystusa. I jest ona jak malutka dziurka w dętce rowerowej, przez którą niestety ucieka powietrze, albo nadwątlony szczebel drabiny, który spowoduje ostatecznie katastrofę. Taka mała rzecz może być przeszkodą, która powoduje, że Duch Święty nie może nas wypełniać tak, jakby chciał. I dlatego nie możemy doświadczać Jego działania ze względu na tą przeszkodę. Jakieś inne przykłady z Biblii? Król Dawid. Król Dawid. Okazało się z czasem, że nie dokończył tego poddawania Bogu wszystkich dziedzin życia. Tą szczeliną, malutką szczeliną była pożądliwość wobec pewnej kobiety, Batszeby. Ale problem zaczął się wcześniej i głębiej. Jaki to był problem? Powiedział mu o tym prorok Samuel po tym, jak Dawid zgrzeszył z Batszebą. Zobaczmy pierwsza księga Samuela 12. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś. Co było istotą problemu Dawida? Jedno słowo. Lekceważenie. Kochał Boga, był mu niezwykle oddany, ale gdzieś tam był ślad lekceważenia, które wypłynęło na wierzch w temacie stosunku do kobiet. Poczynał sobie lekko w tej dziedzinie. Usprawiedliwiał swoje zachowanie może właśnie tym, jak bardzo jest oddany Bogu w innych dziedzinach. Może to był jego sposób na rozładowanie stresu, jaki miał jako przywódca, dźwigający ogromny ciężar odpowiedzialności. A więc nie oddał Bogu swojego życia na 100%. Powiedział do Boga, przyjdź, królestwo Twoje, oddaję Ci moje życie, z wyjątkiem malutkiej sprawy. W tym miejscu Biblii możemy przeczytać również zapowiedź prorocką co do skutków jego lekceważenia. Dalej, druga księga Samuela 12. To mówi Pan, oto ja wywiodę przeciwko Tobie nieszczęście z własnego Twego domu. Żony zaś Twoje zabiorę sprzed oczu Twoich, a oddam je Twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z Twoimi żonami wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza Ci
też twój grzech. Nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Tu możemy zobaczyć jeszcze raz kwalifikację czynu Dawida, wers 14. Odważył się wzgardzić Bogiem. No i odbiło się to piętnem na całym jego życiu. Niektóre z jego dzieci zginęły. Więcej niepotrzebnej walki. Czy mógł tego uniknąć? Czy mógł jednak oddać Bogu tą dziedzinę w całości? Tak. Prorok powiedział do niego, dlaczego zlekceważyłeś słowo Pana. A więc Bóg napominał go słowem, ale skoro je zlekceważył, słowo, to, że ktoś mu coś powiedział w imieniu Boga, dostał lekcję. Lekcję, która kosztowała go wiele bólu i trudności. A przecież mógł pójść za słowem i tego uniknąć. On jednak wybrał inaczej. Lekcja dla nas? Warto jednak w 100% być oddanym Bogu. I o tym mówi nasz główny dzisiaj fragment, główne zdanie. Przyjdź królestwo Twoje. Właśnie by to królestwo przyszło do nas, jak to mówimy, na maks. Ponieważ pewnie trochę zmęczyliśmy się negatywnym przykładem, no to niech będzie teraz pozytywny. Paweł apostoł i jego słowa z listu do Filipian. Mówi on o sobie. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Mówi o sobie, że wszystko oddaje, 100%, doskonałość w oddaniu, tak jak trzeba, jak warto. Jakie były skutki? Wiele dobrych skutków w jego życiu, a o jednym pisze w ten sposób list do Efezjan 3. I poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę. Skutkiem było to, jak głęboko doświadczył i przeżywał fakt, jak Chrystus go kocha. Można powiedzieć, żył pod nieustającym zachwytem miłością Chrystusa do niego. Nieustający zachwyt. Coś jakże innego od nieustającego narzekania, czasem w wydaniu chrześcijan. Bycia nieszczęśliwym, myśli pełne pretensji. No tak, ale jak może być inaczej, skoro czyjeś oddanie wobec Chrystusa cieknie, przecieka, jest nieszczelne, uchodzi z niego powietrze, mówiąc obrazowo? Jeżeli wyzułem się ze wszystkiego, z wyjątkiem jednej malutkiej może rzeczy, to jak może być inaczej? To nie okoliczności powodują, że chrześcijanin narzeka. Nie inni ludzie są tacy czy owacy. Przyczyna w takim przypadku jest w nas. Nie ma 100% oddania. Coś zostało pozostawione, nieoddane, jakakolwiek dziedzina życia. Co potrzebujemy zrobić? Odpowiedź jest w modlitwie Ojcze Nasz. Potrzebujemy pomodlić się tym razem z głębi serca i z taką decyzją. Przyjdź królestwo Twoje, czyli zapanuj nad wszystkimi dziedzinami mojego życia z akcentem na wszystkimi. A więc odkrywamy tutaj pewną zasadę. Albo jesteśmy oddani, albo nieoddani. Co to za stan? Jestem oddany, ale nie we wszystkim. Jak malutka dziurka w dętce. Po prostu dętka jest dziurawa.
Więc pomódl się z całego serca. Przyjdź królestwo Twoje. Alternatywą dla takiej modlitwy jest niestety ścieżka Dawida. Albo szczelne, albo dziurawe. No to jeszcze jeden przykład z Biblii, by pogłębić jeszcze temat, bo okazuje się, że problem może być jeszcze bardziej głęboki z tym oddaniem Bogu całego swojego życia, z tym przyjdź królestwo Twoje. Przykład Ezechiasza, króla Ezechiasza, jednego z królów wybranego narodu, opisanego w Biblii, w Starym Testamencie. Przykład generalnie pozytywny. Zobaczmy, co możemy przeczytać o czynach tego człowieka, Ezechiasza, w drugiej księdze Kronik 29. Czynił on to, co było słuszne w oczach pańskich, podobny we wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid. A więc przykład bardzo pozytywny, wiele jego wspaniałych czynów zostało opisanych, a jednak coś się później ujawniło, coś bardzo drobnego, jak szczebel drabiny lekko nadwątlony. Za panowania tego króla nastąpił najazd wojsk asyryjskich, wielkiej potęgi, ale Bóg dał zwycięstwo. Zwycięstwo nastąpiło wyłącznie dzięki ingerencji Boga. Ezechiasz tak naprawdę nie przyłożył się do tego, jak to się mówi, nawet jednym palcem, ale później zdarzyła się rzecz niby niewinna, może niewielu by zwróciło na to uwagę. Popatrzmy, kto przyjmuje hołd za to zwycięstwo. Druga księga Kronik 32. Wielu wówczas przynosiło do Jerozolimy ofiary Panu i kosztowne dary dla króla judzkiego Ezechiasza, który po tych wydarzeniach wzrósł w oczach wszystkich narodów. Chociaż to Bóg był zwycięzcą, Ezechiasz chętnie przyjął hołd i kosztowne dary. Zwycięstwo dało mu możliwość bycia wielkim, wręcz na skalę międzynarodową i bogatym. Teraz był wielki, bogaty, doświadczył niezwykłego powodzenia dzięki Bogu. Chętnie skorzystał z tego, aby stać się wielkim. Chętnie wykorzystał działanie Boga dla swojej wielkości. Jakie więc dążenia znajdowały się w jego sercu? Czy naprawdę tak mu zależało na Bogu, na jego sprawach? Na czym mu tak naprawdę zależało? Czy przypadkiem nie na własnej wielkości i w tym celu był nawet gotowy wykorzystać Boga? Ktoś powie, czy my się tu przypadkiem nie czepiamy? Co to komu szkodzi, że chciał być trochę wielki, coś takiego w życiu osiągnąć, zaspokoić potrzebę bycia kimś? Co to komu szkodzi? Czy nie najważniejsze, że jego czyny były w porządku? Ale zobaczmy, co mówi o nim Boże Słowo. Druga księga Kronik 25. On czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, ale nie szczerym sercem. To był jego problem. Mały, niewidoczny. Ktoś może czynić to, co słuszne w oczach Boga, to znaczy zewnętrzne zachowania na 100% w porządku, ale jeśli chodzi o serce, motywy i dążenia, szczebel drabiny jednak nadwątlony, serce człowieka oddane czemuś innemu niż Bóg. A to jest dla Boga czymś ważnym, a tak naprawdę najważniejszym, by nasze serca biły dla Niego. On właśnie patrzy na serce, można powiedzieć, na nic innego, na serce. Jest to jednak dosyć poważny stan, w jakim się człowiek znajduje, ten właśnie opisany tutaj w drugiej księdze Kronik 25. On czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich,
ale nie szczerym sercem. Stosunkowo łatwo jest poddać Bogu życie zewnętrzne, swoje czyny, o wiele trudniej swoje wnętrze, serce. I niestety jest to powszechna tendencja, aby serce zachowywać dla siebie. Jest wielu porządnych ludzi w naszym kraju, powiedzmy. Ale gdzie jest serce? Na przykład pragnienie wielkości. Człowiek chce być wielki dla siebie, dla swoich ambicji, nie dla Boga. Ktoś powie, ja nie. Ja nie zachowuję niczego dla siebie. Wszystko oddaję Bogu. Jaka jest na to odpowiedź? Skąd wiesz? Przecież człowiek nie zna zakamarków swojego serca. Ale Bóg i tylko Bóg może nam to wskazać. Prawdę o naszych sercach. Tak jak posłał proroka Natana do Dawida. Potrzebujemy być na to wrażliwi, wiedzieć o tym, uznać i oczekiwać tego. I wtedy jest miejsce na osobiste pytanie, czy Duch Święty na coś wskazuje. Jeżeli tak, jeżeli to po prostu w pierwszej sekundzie przychodzi na myśl. Boże, a co tam zachowałem dla siebie, taka mała dziurka w dętce? I jeżeli coś takiego Duch Święty nam w sekundę uświadamia, no to potrzebujemy coś z tym zrobić. Ciągle ta sama dyrektywa, pierwszy list Jana 1. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale najpierw potrzebujemy to sobie uświadomić. Bóg nam to chętnie pokaże. Ta sama modlitwa, przyjdź królestwo Twoje, z modlitwy Ojcze Nasz, ale tutaj chyba najbardziej pogłębiona, najbliższa istoty na poziomie serca. I w Biblii możemy znaleźć taką niezwykłą modlitwę, paralelną, odpowiednik do tego zdania w modlitwie Ojcze Nasz. Jest to modlitwa Dawida, zapisana przez niego w psalmie 139. Zobaczmy. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje troski. I zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Bo my sami nie widzimy naszego serca, tego siedliska najgłębszych motywów. Tylko Bóg je zna. Jakie są tam niebezpieczne zalążki w zakamarkach naszego serca. Ale jest w nas to pragnienie, by On panował na całym terytorium, więc ufamy i czujemy się od Niego zależni, że On właśnie nam to pokaże. Aby każda dziedzina była poddana na 100%, każdy zakamarek. To więc jest istotą naszej prośby w modlitwie, przyjdź królestwo Twoje. W każdej dziedzinie życia, we wszystkich zakamarkach mojego serca. To jest prawdziwy i pełny sposób, by się nie rozczarować. Jakie są skutki? Która jest godzina? 11. Mamy 4 minuty i potem mam taką zapadnię tutaj. Już mnie nie będzie. Spróbuję się zmieścić. No, dzisiaj było wiele historii. Stan wyjściowy człowieka, tu przez Tomka też pięknie opisany. Smutek, przygnębienie, niepokój, rozczarowanie, zgorzknienie, poczucie pustki, beznadziei, gorycz na widok tych, którym się powiodło, więzi z innymi ludźmi okaleczone, pretensja, żal, nienawiść,
przegrana wojna z nałogami, które niszczą resztki poczucia godności, jakiś brud, bałagan, niemoralność, nieczystość seksualna w myślach albo w czynach. Właśnie po to modlimy się: przyjdź Twoje królestwo, aby doświadczyć przemiany. I jaki będzie rezultat, gdy Bóg zaprowadzi swoje królestwo, swoje panowanie w każdej dziedzinie mojego życia? List do Rzymian 14. Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Skutkiem panowania Boga w nas jest radość. Nieopisana radość, gdy doświadczamy zwycięstwa. No, także pokój, spokój i sprawiedliwość, czyli takie poczucie satysfakcji. Ogromna satysfakcja, która za tym idzie. Więc warto szukać rozwiązań w 100%, by każda dziedzina życia była poddana Chrystusowi, dętka rowerowa napompowana jak trzeba, możemy pędzić, delektować się życiem. Ostatni szczebel drabiny, mocny, możemy na niego wejść bez obaw o katastrofę. Tego Wam i sobie życzę.